Witajcie. Obiekt dzisiejszej recenzji jest dość kontrowersyjny. Dużo się naczytałem na temat problemów z tą figurką, że odstaje poziomem od reszty swojej serii, że jest upierdliwa w transformowaniu i generalnie sprawia raczej słabe budżetowe wrażenie. Nie miałem żadnego oparcia na pozyskanie tej figurki, ale jednego dnia chodziłem sobie po sklepie, znalazłem go, był tani, no i zadziałała magia pod tytułem znalezione, potanione. Postanowiłem go zatem wypróbować i sprawdzić, czy rzeczywiście jest aż tak niewarty uwagi. Przed Wami Kingdom Tracks. Figurka estymą się nie cieszy, co innego postać. Trudno o równie pewnego siebie Autobota co Drax. Rozkochany w swoim trybie alternatywnym, trochę pyszałkowaty, czasem preferujący towarzystwo podziwiających go ludzi nad towarzystwo autobockich kompanów. Jednocześnie mimo tego narcyzmu wciąż kompetentny wojownik. Zabawkowo był przez lata całkiem nieźle reprezentowany. Oryginalna figurka z 1985 wygląda nieźle nawet dzisiaj, choć to oczywiście czysty oldschool. W 2004 Trax stał się częścią linii Alternators, co w sumie bardzo pasowało do Transformera miłującego swój tryb pojazdu. W 2010 w ramach linii Reveal the Shield dostaliśmy figurkę pod kryptonimem Turbo Trax. Pierwszy a la classic do tej postaci, na długo definitywny model bohatera, choć w mojej opinii remold na Wheeljacka sprawdził się dużo lepiej. No i wreszcie w 2015 Trax zawitał do linii Masterpiece w swoim najbardziej wypasionym wydaniu, akurat dla tych, których interesuje stylizacja Masterpiece. No a teraz mamy nową figurkę, Deluxe Kingdom. Tryb alternatywny, oczywiście tradycyjny dla tej postaci, Chevrolet Corvette C3. Piękny, smukły, staroszkolny samochód. No pojazd, który tak wrósł w postać Traxa, że trudno jest wyobrazić go sobie jako inny pojazd. Pytanie tylko, czy posiadacz figurki będzie aż tak dumny z tego trybu alternatywnego jak sam bohater. No właśnie, i tutaj już zaczynają się schody. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się być w porządku, ale gdy weźmiemy tę zabawkę w ręce, dostrzegamy już pierwsze symptomy niedopracowania. Przede wszystkim przednia sekcja i te boczne panele. Jak widać, powstają tutaj takie przerwy i no i bierze się to ze słabego spasowania elementów. Choćby nie wiem jak się to ścisnęło, to i tak boki maski będą zawsze odskakiwać. Jest to sam w oku dla koneserów koherentnych trybów pojazdu, no i drażni oko niemiłosiernie. Do tego stopnia, że powstały już upgrade'y od firm Third Party w formie wydrukowanych takich klamerek spinających te elementy pod spodem. Jak dla mnie trochę przesada wydawać kasę na cienki paseczek plastiku, no ale co kto lubi. Istnieje też fix pokazany przez niektórych na YouTube, polegający na ściśnięciu mocujących te elementy pinów jakimiś takimi obcążkami, żeby je maksymalnie po prostu zbliżyć do siebie. Próbowałem to zrobić i no cóż, nie zadziałało. Może zrobiłem to za słabo, nie wiem, być może spróbuję jeszcze coś z tym zrobić w wolnej chwili. Niezbyt mi się też podoba nadruk na masce. No, poprzednie wersje Traxa miały ten czerwony płomień obramowany dodatkowo żółtym paskiem i wyglądało to moim zdaniem znacznie bogaciej. Tutaj najprawdopodobniej projektanci chcieli być bardziej wierni kreskówkowemu wizerunkowi, no i stąd nadruk wyłącznie czerwony. Ale w tym wypadku wolałbym jednak jakieś odstępstwo na rzecz ciekawszego wizualnie zdobienia. Poza tymi mankamentami tryb pojazdu prezentuje się ok. Mamy ładnie podmalowane koła, szkoda tylko, że w tylnej parze widać piny, no ale to już jest coś, do czego Hasbro zdążyło przyzwyczaić niestety. Tutaj ładny kołpak, a tutaj piny. Są przezroczyste szyby, również z tyłu, oraz porty na broń na górze i w miejscu wydechu, więc można tutaj sobie wpiąć jakiś efekt part i zasymulować nitro. Need for Speed na całego. Jak pamiętamy z kreskówki G1, Trax posiadał także dodatkowy tryb latający. Niepełnoprawny drugi alt, który czyniłby go triple changerem, lecz dodatkową opcję latającego samochodu. Wszystkie jego zabawki mają gimmick odtwarzający to i Kingdom nie jest inny. Żeby przejść do tej postaci, należy najpierw wysunąć schowane tylne usterzenie, właśnie tak, i wyłuskać spod spodu skrzydełka mocowane do barków robota. Najlepiej jest to zrobić wyciągając najpierw same skrzydła, a następnie za nimi ramiona. Te elementy spasowują się dość ciasno, więc trzeba w tym miejscu włożyć odrobinkę siły. Instrukcja każe to jeszcze uzupełnić parą działek dołączonych do robota i oto tryb latającego auta, niczym z jakiegoś starego filmu szpiegowskiego. Całkiem cool opcja i wygląda to spoko, aczkolwiek fajnie by było, gdyby ramiona robota zaczepiały się jakoś z całością, bo tak utrzymują się na pozycji jedynie dzięki stawom w barkach. Aczkolwiek jakoś bardzo mi to nie przeszkadza. Odsłonięte porty na ramionach robota można wpiąć dodatkowy efekt party, więc Trax może mieć aż 3 źródła napędu. Szkoda tylko, że w tej postaci port pod podstawki jest niedostępny. Traxa można na niej osadzić tylko za pomocą jakiejś szczeliny w jego konstrukcji, no a przecież latające auto aż się prosi o możliwość swobodnego prezentowania w powietrzu. Szybkie porównania przed transformacją. Trax w towarzystwie innych samochodowych autobotów, Generations Wheeljack i Reveal the Shield Jazz, dalej w towarzystwie Classics Mirage'a i Siege Red Alert'a i jeszcze dwóch kolegów Siege, Hound i Ironhide. Okej, transformacja. I tu zaczyna się robić nieprzyjemnie i faktycznie mogę potwierdzić zdanie sporej części osób, dawno nie miałem do czynienia z tak nieprzyjemną i nieintuicyjną transformacją w tak niewielkiej figurce.
Najpierw najlepiej jest wyciągnąć skrzydła i ramiona, tak jak przy trybie latacza, ułatwia to nieco proces. Dalej należy oddzielić cały dach auta, tutaj całą tę przednią i tylną część. I trzyma się to bardzo solidnie, tutaj jeszcze po bokach znajdują się takie fragmenty podatne na złamanie z uwagi na to, że cała ta część to pomalowany przezroczysty plastik. No wiadomo, jakie to potrafi być kruche. Za każdym razem jak tym operuję, obawiam się o uszkodzenie. No dobra, tym razem poszło zaskakująco gładko. Oczywiście przed kamerą wszystko musi tutaj mnie oszukiwać i działać raz lepiej, raz gorzej. No i mamy tutaj wyciągniętego już jakby ze skorupki Traxa. Zmienia się tu już zatem pomału sylwetka, przechodzimy do tego co najgorsze. Transformacji nóg, o matko. Nieintuicyjność tutaj tych wszystkich przekładańców to jest jakiś wyższy poziom. Najpierw trzeba otworzyć tutaj te klapki. I następnie jakoś tygi czołę trzeba tutaj rozprostować, sprawić, że ta część przejdzie po prostu do tyłu, tutaj na dół znaczy, tak żeby no oczywiście ustawić odpowiednio stopy. I te stopy po prostu przestawiają się w takim miejscu, że nie ma tutaj za bardzo miejsca jakby na operowanie tym elementem i trzeba użyć po prostu takiej siły, żeby to odgiąć. I robi to bardzo, bardzo po prostu nieprzyjemne takie wrażenie. To zawsze zostaje użycie takiej możliwie kontrolowalnej siły, ale i tak aż ciarki przychodzą, że to się ułamie. W transformacji z pojazdu do robota jeszcze to jako tako nie doskwiera, za to z robota w samochód to jest katorga, nie przesadzam ani trochę. Widzicie, w tym miejscu trzeba to tutaj tak przełożyć i jest... Bardzo, bardzo po prostu niefajne uczucie. Okej, po uporaniu się z girami zostają już tylko w zasadzie kosmetyczne sprawy. Tutaj wypychamy ten tors do przodu i skracamy go używając takiego harmonikowego połączenia. Właśnie tak. Na koniec jeszcze kompresujemy dach auta, używając tutaj kolejnego zawiasu. Tutaj też te elementy, te małe elementy szyb troszeczkę zawadzają obok i też sprawia to nieprzyjemne wrażenie. Tak w ten właśnie sposób kompresujemy, obracamy i szczepiamy plecak z całością. No i tym samym autobocki Narcyz w trybie robota jest gotowy. I na pierwszy rzut oka sprawia niezłe wrażenie. Jest mocno szeroki rejd, wkradło się tu więcej kolorów niż w trybie pojazdu, trochę szarości i żółtego. Jest to wygląd mocno kreskówkowy i wygląda fajnie. Wygląda jak Trax. Znowuż jednak, gdy weźmiemy tę figurkę w ręce, wchodzi lekki zawód. Trax jest pusty, lekki z racji tego, że większość plecaka to pusta skorupa, no i przez to jest również taki ażurowy, jakiś taki, nie wiem, mniej dopracowany na tle innych figurek Kingdom. Wrażenia nie poprawia to, że trafił mi się egzemplarz z luźnawymi biodrami. No nic, czego nie dałoby się naprawić, ale wpływa jednak na ten fan z zabawki. Głowa się udała, nie powiem. Jest charakterystyczna czerwona twarz, lekko dumne spojrzenie, jakże pasujące do Traxa, biały kask. No niestety jej ruchomość jest mocno ograniczona przez zawias mocujący plecak z całością. To ładne detale na klacie, tutaj wytłoczone. Wzrok przykuwa centralnie umieszczone logo autobotów, wpisane w żółty kwadrat. Ładny, aczkolwiek mój egzemplarz ma tutaj leciuteńkie takie otarcie od nowości. No, zdarza się. Oczywiście wszystko tutaj to jest fake chest. Mamy tu fake chest, udawany dach auta, podczas gdy prawdziwy ląduje na plecy, ale nie czepiam się tego w tym wypadku. Wychodzę z założenia, że fałszywe części, które sprawdzają się wizualnie lepiej od rzeczywistych elementów drugiego trybu, są usprawiedliwione. Dzięki temu zabiegowi Kingdom Trax ma węższą klatę, nie ma tego takiego wrażenia szerokiego grubaska, jak u tego z Reveal the Shield. Na dodatek właściwy dach jest niewidoczny po kompresji. Sporego plecaka się tutaj nie czepiam, bo jest to element designu, Trax już po prostu nosił taki tornister. No szkoda tylko, że ogranicza tutaj ruchy głowy. Na ramionach znajdują się całkiem ładne, podmalowane detale, ale ślepka szpecą mnie porty na broń przychodzące na wylot. No to nie jest nowy problem, bo takie rzeczy zdarzały się już w Siege, ale serio nie rozumiem, czemu tych portów nie da się zrobić zamkniętych z drugiej strony. No i nogi. Sprawcy cierpią podczas transformacji. Giczoły. Te nieszczęsne panele odczepiają się w trybie pojazdu, bo mają żałośnie tutaj krótkie bolce mocujące. Również w trybie robota podczas pozowania potrafią się one ciągle przesuwać. Nie rozumiem przepchnięcia dalej takiego babola. Na katorgon konwersji mają jeszcze jeden mankament. Coś, co też sporo osób wytykało tej figurce. Czyli takie dziwaczne, lewitujące stopy. Bardzo dziwna konstrukcja. Są co prawda fajnie ruchome, bo na stawach kulkowych, no ale ta przerwa oddzielająca kostkę od łydki jest faktycznie strasznie dziwna. Trax posiada dwie pukawki. Taki nieduży pistolet wyglądający z grubsza jak ten, którego używał w serialowym G1 i wcześniej prezentowane podwójne działka. Obie brońki są kompatybilne z efektami strzału, więc festiwal piu-piu, czas zacząć. Dubeltówka najlepiej prezentuje się stanowczo wpięta w przedramiona, aczkolwiek domyślnie ma ona udawać bliźniacze działka, które w serialu Trax posiadał tutaj na karku. I to też nie wygląda źle, ale moim zdaniem opcja na ramienna no, jest po prostu jakaś taka atrakcyjniejsza wizualnie. No i z uwagi na centralnie umieszczony tutaj port, obie spluwy można sobie połączyć i tym sposobem zamiast dubeltówki mamy trójlufówkę. Co więcej, z tą figurką powracają też mini porty bezpośrednio na ciele. Tutaj na łydkach i skrzydełku, więc możemy się tutaj pobawić efektami bum bum i zrobić Traxowi ała ała. Tak to ja, kapitan onomatopeja.
Tylko skąd ona ma tego topeja, to nie wiem. Posiada wszystkie niezbędne stawy z wyjątkiem ruchomych nadgarstków. Nieźle się go pazuje, aczkolwiek luźnawe stawy w biodrach wpływają na równowagę. Być może innym trafi się sztywniejszy egzemplarz, a w razie czego biodra są na połączeniach grzybkowych, więc idzie je łatwo wypopnąć i przeszmarować jakimś, nie wiem, lakierem czy superglue. W trybie robota mamy też wreszcie dostęp do portu na podstawki. No i kolejne porównania, tym razem w trybach robotów. Trax, no, ma swoje problemy, to prawda. Jest to jedna z tych figurek, które wyglądają całkiem nieźle na półce, ale ze względu na brak dopracowania i ogólnej solidności oraz irytująco nieprzemyślane rozwiązania konstrukcyjne, plasuje się niestety na dole stawki. Obcowanie z nim nie jest do końca przyjemne. Rozwiązanie problemów z nogami jest w stanie wyeliminować główny problem i wówczas Trax trochę zyskuje, no ale jak wspomniałem, mnie to nie wyszło. Nie wiem, może zrobiłem to niewystarczająco dobrze, może komuś wyszło to lepiej, ale i tak uważam, że o ile nie nastąpi jakaś naprawdę korzystna okazja, można sobie tę figurkę pominąć, chyba że jest się turbofanem postaci. Kto wie, może kiedyś jakieś inne podejście do Traxa okaże się bardziej udane, a póki co Kingdom może robić za placeholder. Tak to zatem wygląda, doszliśmy do końca. Dzięki za uwagę, zachęcam tradycyjnie do pisania komentków, do odwiedzenia Insta i Discorda, link jak zwykle w opisie, no i do usłyszenia ponownie już niebawem, moi drodzy.